bardzo trudnego w rodzinie zespół turowego, który co roku walczy o mistrzostwo. Mają bardzo szeroki skład dobrych zawodników. Tym bardziej będzie bardzo, bardzo trudno dokładnie powiedzieć, na którego musimy jak najbardziej zwrócić uwagę. Musimy najbardziej spróbować zatrzymać ich grę, tak, zespołową grę. Bo jeżeli będziemy się powiedzieć tak, rzucić tylko na jednego albo zawodniku, to na pewno nie damy radę, bo powinno być wcześniej, że mają bardzo szeroki skład dobrych zawodników. Troszeczkę wydaje mi się, że mają więcej przewagi z wysokimi zawodnikami. Zacznąć od Dylewicza, który przyszedł w tym sezonie do Turowa. Żigieranowicz Kulik, który może grać pozycję 4, pozycję 5. Stelmach bardzo zawsze groźny. Z rzutem wróci punkty, ale nie możemy zapomnieć oczywiście o lodowych zawodników Wiśniewskiego, którego znamy bardzo dobrze, Chielińskiego, który był jeden z najlepszych strzelców ostatniego sezonu, Taylora rozgrywającego, który jest też ma swoich umiejętności bardzo, bardzo wysokich. Po prostu musimy się skoncentrować jak najbardziej, żeby bronić ich grę, zespołową grę w ataku. Walczyć jak najbardziej, bo wracając do naszego ostatniego meczu, tylko możemy wygrać mecz, jeżeli wszystko od ciebie, jeżeli my zrobimy coś, żeby wygrali mecz i nic więcej. Tradycja jest, ale to jest tylko tradycja. Nie możemy czekać, stać na parkiecie i czekać na tradycję. Znaczy musimy my zrobić coś, żeby pokonali zespół Turowa. Sytuacja u nas, jeżeli chodzi o wszyscy zawodnicy są zdrowi, nie mamy kontuzji żadnych, żeby to tak zostało. I myślę, że wszyscy są przygotowani, żeby pokazać, że ten pierwszy mecz winni był jak powiedzieć. Bardzo, bardzo słaby, że ten zespół potrafi grać dużo.